Witam Was w epizodzie z gościem. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Dixon-Suska. Siema, Dixon. Cześć, cześć, siema. To już zaczynamy tak szybko, zaskoczyłeś mnie trochę. Chwila wstępu, jesteśmy na wizji. Tak. Czemu Dixon? Skąd ta ksywa? Okej, okay. Czemu Dixon? Kurczę, nie przygotowałem się, stary. Muszę sięgnąć pamięcią do przeszłości. Dlaczego ja zostałem nazwany Dixon? Aha, to było kiedyś opisane chyba w infomagazynie. To było tak, że komuś się skojarzyła moja stylowa ze stylową tego Antoana Dixona. I to chyba chodziło w tej całej sytuacji o moje opuszczone ręce, jak kiedyś sobie tam skakałem na Witosie, wiesz, trójka, czwórka. I w pewnym momencie po prostu ludzie do mnie zaczęli mówić Dixon. No ja się temu nie opierałem zbytnio, bo też się jarałem tym gościem. Chyba jak No każdy. więc tak to do mnie przylgnęło. No tak, szczególnie, że teraz widzimy jego powrót, stary. Ja Tak. kilka dni temu udostępniłem jeden triczek i przez chwilę było widać, że on jakby jeszcze wracał do tej swojej formy, ale wydaje mi się, że już osiągnął ten level, na którym był kiedyś, zanim od tej deskorolki na chwilę odszedł. I, no mega zajawa, czekam na jego part, na No, pewno. to ja tak samo właśnie, jak zobaczyłem teraz jego powrót, to mówię, jaram się strasznie. Kurde, a mogę ja cię o coś zapytać? Też na Jasne, początku? jasne. Bo ja cię tylko kojarzę z internetu, z Instagrama. W ogóle powiedz mi jakby ta strona, którą prowadzisz Tak. i jakby skąd jesteś i jaki pomysł był na tą stronę i którym ja jestem wywiadem twoim, bo powiem ci szczerze, że nie słyszałem o tym wcześniej. Ja miałem w ogóle pomysł na podcast, to był 2020 rok, jak były te wszystkie pandemie, ale tak jakoś, nie wiem, zastanawiałem się nad tym, żeby zacząć, ale nie wiedziałem też jak. I pomysł mi wrócił w ogóle po 2 latach. No i mówię, dobra, no spróbuję. No najpierw zacząłem tam z kumplem sobie gadać o deskorolce, o montażach. No ale kumpel też ma pracę, więc no za dużo też nie mógł oglądać. I mówię, dobra, to pociągnę sam jakoś. I tak pozapraszałem już parę osób. I czekaj, ty będziesz 7 chyba, jeśli dobrze pamiętam. I też zaprosiłem jeszcze parę osób. Mam nadzieję, że jakoś jeszcze w tym miesiącu uda się wszystko ogarnąć. A, jestem z Torunia. Okej, okay, jasne. No to spróbuję sobie coś tam posprawdzać, co nagrałeś z ludźmi. Jesteś z Torunia, z miasta Pierników. Tak. Powiedz mi, jeździsz tam na desce? Jeżdżę na desce. I jaka tam jest ekipa? Kto jest z Torunia? Bo kiedyś pamiętam, że tam był, to nie był Paweł Grzybek z Torunia? Był z Torunia, ale z tego co wiem, to gdzieś albo w Anglii mieszka, albo w Stanach, bo właśnie niedawno spotkałem kumpla jednego, który w ogóle jego dziewczyna, czy żona, teraz już ci nie powiem, bo nie pamiętam, to Tak. jakaś tam rodzina to jest jego dalsza, czy coś? No i Okej. Okay. co tam jeszcze? No, Skroban, Tak. Hela, No tak. Michał Krawczyk. Marcin Kuźmiński, to ta właśnie starsza ekipa. No a tak teraz dużo właśnie młodszych jest, nie? Także ja i Tak, ty z tego. jest tam scena. Jest scena, coś tam się dzieje. I z tego co pamiętam, to ja i ty jesteśmy chyba ten sam rocznik. 9-1? Tak, 9-1. 9-1, wiadomo. A słuchaj, powiedz mi, jak się nazywa taki spot, na którym się spotykacie w Toruniu? Taki znany. Taki znany to Uniwersytet Mikołaja Kopernika. No to jest już main spot toruński i już był tak przetyrany, że i teraz jest taki problem, że wiesz, tam są takie dwa długie murki. Tam zawsze jeździło tam po 20-30 osób. Ale od jakiegoś czasu są tam ławki na tych murkach. Tam właśnie z uniwersytetu trochę no, się spieli. No i Okej. murki. Teraz lipa, ale jest jeszcze taki jeden spocik pod wiaduktem. To tak w sumie bardziej skatepark, można powiedzieć. No, także jak coś, to też ci podeślę link do tego spotu, nie? Tam jakieś A nagrywy czy też on robimy. ma jakąś taką nazwę potoczną? Bo nie mogę go znaleźć teraz w Google. Ogólnie to wszyscy go tutaj nazwali Dirty Ghetto Spot.
To jest taki właśnie spocik pod wiaduktem, takie typowe getto, nie wiesz, tam syf. Getto spot. Ale jak wpiszę coś takiego, to mi wyskoczy? A, jest Pamiętam, chyba. że na Jest, Facebooku jest. był fanpage, ale czy on Jest, jeszcze jest, super. funkcjonuje, to No, nie widzę, wiem. widzę. No fajnie, coś takiego, przed deszczem No. No może to też też jest być problem, schronienie. że jak jest zima, to zazwyczaj no, on jest zasypany śniegiem, nie? Także też jest źle. No i mamy też jeden A, kryzys okej. skatepark od niedawna, także na zimę jeszcze można, wiesz, przeżyć jakoś. Fajnie, ciekawie. No nigdy nie byłem w Toruniu, może kiedyś No. się wybiorę. Ja zapraszam. No. Kolejne Więc tak. pytanie. Skąd w ogóle zajawa No. u ciebie wzięła się na deskę? Deskorolka przyszła do mnie w okolicach podstawówki. Zobaczyliśmy z kilkoma moimi ówczesnymi koleżkami z klasy, że jeździ na deskorolce jakiś inny chłopak po prostu na naszej szkole, na tyłach tej szkoły. Jakoś to nam się spodobało, później namówiłem swoich rodziców, że kupili im pierwszą deskorolkę. No i jeden z moich znajomych kupił sobie deskorolkę, jakby próbowaliśmy jeździć na dole pod jego blokiem. Pamiętam, że miał tam taką ciekawą lokalizację, bo mieszkał w apartamentowcu, było tam kilka marmurowych nawierzchni, więc tam sobie ćwiczyliśmy. No i w pewnym momencie ja doszedłem do takiego momentu mentalnie, że nawet nie wiem, kiedy to się stało, ale zacząłem wychodzić na deskę sam. Byłem po prostu tak podekscytowany tym, żeby sobie coś próbować, że nagle zdałem sobie sprawę, że jestem na parkingu zupełnie sam i próbuję tego kickflipa, nie? I nic innego mnie nie obchodzi. I czy to była jakaś inna influencja, czy to były jakieś inne osoby? Nie wiem, nie wydaje mi się. Wtedy nawet nie miałem pojęcia o filmach deskorolkowych. Po prostu podobało mi się to i nawet nie wiem, skąd się to wzięło, bo to nie była jakaś zajawa, która do mnie przyszła z zewnątrz. To raczej było coś takiego, co zacząłem robić i później czułem się w tym na tyle komfortowo, żeby to próbować dalej, nawet nie wiedząc, co próbuję, jak się okazało później, kiedy poznałem, wiesz, ekipę na Witosie i No. okazało się, że ten świat jest dużo większy. Nie wiem, czy dobrze teraz powiem, ale albo gdzieś przeczytałem, albo na jakimś filmie ktoś kiedyś mówił, że twój nollie flip jest lepszy niż kickflip. Czy to jest prawda? Tak, ale tak, i teraz tak, ale w przeszłości bardzo chciałem, żeby to do mnie wróciło kiedyś, także modlę się codziennie. Chciałem, żeby mi wrócił mój kickflip, bo rzeczywiście miałem kiedyś takiego kickflipa, którego robiłem tak zupełnie od niechcenia. Tak samo nie wiem, jak to się zaczęło, nie wiem, jak to się stało, że mi tak ładnie podchodził. Nie bałem się skakać ze schodów, nie miałem się skakać przez różne rzeczy, a w pewnym momencie miałem, wiesz, kontuzję kostki, po której nie mogłem jeździć przez 6 miesięcy. O Jezu. Z tego, co pamiętam, to był problem z jednym z tam więzadeł bądź ścięgien, które zostało naciągnięte bądź naderwane. Później jakby, no wiesz, jako dzieciak nie przykładałem się zbyt mocno do rehabilitacji, więc wydaje mi się, że to ścięgno nie jest po prostu tak elastyczne, bądź tak, no bądź takie, jakie było kiedyś. No, I ta rozumiem. noga w ogóle mi już nie chodzi tak samo jak kiedyś do tego kickflipa. No i w tym momencie przerzuciłem się bardziej na kickflipa, zacząłem go robić cały czas, zacząłem, wiesz, sprawiać przyjemność, więc no tak, jestem z niego dumny. Tyle mogę powiedzieć. Jeśli też chodzi w ogóle. O, też dobre, tutaj mam pytanie. O twoje ustawienie deski. A skąd ty masz te pytania? A ja sobie sam wymyślam. Okej, dobra. Nadal jeździsz nosem do tyłu? Tak, zacząłem jeździć, bo tak mi się wydawało, bo wiesz, no, nie było wtedy żadnych tutoriali. Ja nie wiem nawet, czy miałem wtedy internet, jak zaczynałem jeździć, czy w ogóle miałem dostęp do tego internetu. Wydawało mi się, że ta większa część powinna być z tyłu. No. Dlatego, że podczas odpychania się spędzamy większą część czasu jakby noga przez większą część czasu jest na tyle tej deski, więc wydawało mi się, że to jest takie, to mi zapewnia trochę większe bezpieczeństwo, trzymając tą nogę z tyłu. No i później, jak ktoś mi powiedział, że tak się nawet nie powinno jeździć, to ja już jeździłem może 4-5 lat stary, więc w ogóle nie było mowy o żadnej zmianie. I się przyzwyczaiłeś Ale już. tak, ale kompletnie nie widzę sensu
jakby roztrząsania tego, dlatego że jeżdżą tak ludzie na całym świecie i nikomu to nie przeszkodziło, wydaje mi się, w osiągnięciu albo ani w zrobieniu żadnej ewolucji. Nie? Z Warszawy pamiętam, Michał Juraś tak jeździł. Chyba tak, chyba no. Tak. Nigdy z nim o tym chyba nie rozmawiałem personalnie, ale tak mi się wydaje. Cofniemy się teraz o 14 lat aż, to pamiętam, tak, że byłeś jednym z organizatorów w ogóle zawodów. Były Goofy kontra Regular i Marysin Menymania, dobrze mówię? Tak, I tak, dokładnie. To był taki w sumie boom, tak wyskoczyłeś z ziomalem jednym swoim. Tak. I dlaczego tylko dwie edycje? Bo tam pamiętam, że chyba coś mówiliście, że więcej wiedzie. A tutaj na dwóch edycjach się skończyło. Było więcej, było więcej. Były jakieś cztery etapy, były jakieś cztery stopy tych zawodów. Był później jeszcze w Marysinie, była kolejna Menymania. Później były jeszcze zawody w Blue City. Może nie były tak mocno rozpromowane, może nie było z nich wideo potem, które mógłbyś zobaczyć. No to ale może były, dlatego nie wiem. rzeczywiście. Tak, ale rzeczywiście byliśmy tym mega zajarani, byliśmy takimi młodymi przedsiębiorcami, próbowaliśmy też różne inne firmy i biznesy z tym gościem, to jest Norbert Brandt, który ma teraz swoją szkółkę boksu, były skejcik z Łomianek, cały czas mieszka w Łomiankach zresztą, bo tam odziedziczył mieszkanie po babce. No i co, dobrze sobie radzi, nie jeździ na desce już, ale ciągle mamy dobry kontakt i w pewnym momencie zajerałem się organizowaniem zawodów, dlatego że sam uczestniczyłem w jednych. Pamiętam, że na początku, jakoś tak na początku jazdy na deskorolce, po kilku latach wysłałem ten filmik do Emeryka Goldruki. Oni mnie później tam zaprosili na kilka dni z nimi i bardzo mi się spodobał po prostu ten cały vibe kontestowy i myślałem, i pomyślałem sobie, że ja z niego dużo jakby zaczerpnąłem, dużo inspiracji i takiej, no nie wiem, motywacji po prostu do jazdy dalej. I dużo też trików się nauczyłem wśród ludzi, którzy jeździli dużo lepiej ode mnie. Więc wydawało mi się, że to powinno być coś, co zdarza się dużo częściej, szczególnie w Warszawie. No a że już w pewnym momencie miałem jakieś tam znajomości, zacząłem dzwonić po wszystkich znajomych, markach, firmach, które mogły też się rozpromować poprzez nasze zawody i ludzie nam zaczęli wysyłać po prostu tonę rzeczy, stary. Na jednym z kontestów wylądowaliśmy z workiem, który, no nie wiem jak ci to opisać, ale był duży jak samochód, jak cały samochód, z ubrań, desek, butów i wszystkiego. Także mieliśmy mega fan z rzucania tymi rzeczami w tłum, z rozdawania ich ludziom, którzy lądowali dobre triki. No niestety pieniędzy nam nie płacili, więc nie mogliśmy robić cash for tricks, ale reszta tak, wyszła no mega fajnie. No i pewnie robimy to dalej, gdyby nie inne pomysły, bo mam mega dużo pomysłów po prostu i postaram się realizować różne rzeczy, a nie skupiać się na jednym. No, oby tak było, jak najwięcej pomysłów. Z twoich No tak, ale to też ma swoje minusy stary, dlatego że wiesz, nie skupiam się na jednej rzeczy, nie mogę jej doprowadzić czasem do końca. No ale to jest taki jeden z symptomów chyba czegoś takiego, co mam, co kiedyś zostało tak pół zdiagnozowane u mnie. To jest taki jeden podzespół ADHD. To nie jest takie ADHD, które ma symptomy takiej nadpobudliwości, wiesz, bycia aktywnym non-stop i takiej wysokiej energii, jak na przykład możesz zobaczyć u suwaka. Tylko u mnie to jest bardziej takie mentalne i to się chyba nazywa ADD. I to jest po prostu, wiesz, dużo pomysłów w jednym momencie, chęć zrobienia wielu rzeczy naraz i, no i często problem ze skupieniem się w tym wszystkim. No, rozumiem, to rozumiem. No, żeby tam nic nie dolegało w życiu, tego ci życzę. Myślę, że to mi pomaga nawet. Myślę, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że takie rzeczy mogą pomagać. Bardzo jak się dobrze. Tylko zaznajomisz z tym, co to jest. Jak już tutaj mówimy o sponsorach, to byłeś sponsorowany też przez parę firm. W sumie nawet nie wiem, jak teraz u ciebie wygląda sytuacja ze sponsoringiem. Jest coś, czy nie ma? Czasem dostanę ciuszki od gości z Klekle. To jest part Jetlags, czyli ekipy JWP. Ale nie ma żadnego sponsora. Na ten moment dostawałem... Czasem się zdarzyło, że dostałem papiery od Paca, którego pozdrawiam, gripy.
na których no mega dobrze mi się jeździło, ale nie, nie ma żadnych sponsorów teraz obecnie w moim życiu. I tutaj dwa pytania odnośnie właśnie sponsorów. To chyba żadna firma z Warszawy cię nie sponsorowała. Czy się mylę w czymś? Poczekaj, pomyślmy. Były buty Lando, które To miały zaraz swoją przejdziemy do tego. specyficzną opinię. Były deski z Katowic, tak, bolid. Co tam jeszcze było? Były no ubrania, były, nie, no, to znaczy tak, powiedzmy, marka deskorolkowa, masz rację, nie, ale marka lifestyle'owa, hip-hopowa, to tak, która nawet zrobiła deski pod naszą, jakby to powiedzieć, pod naszym, no nie pod naszym naciskiem, ale pod naszą influencją i kilku team riderów, których zwerbowałem do teamu, to była firma Koka, PZ. A, no, faktycznie było, było. Tak, którą bardzo dobrze wspominam i tą współpracę z Pawłem. Więc tak. I teraz wróćmy No do to... Lando. No jest ciężka opinia. No tam wiadomo, jaka sytuacja była z Krzysiem Gotkiem. Ale jak ty wspominasz ten sponsoring? Bo byłeś w teamie nawet z Chickenem. Chicken był nawet u mnie na rozmowie i mówił, że wspomina bardzo dobrze. Tak. Ja też nie mogę w ogóle narzekać, stary, na ten sponsoring. Pamiętam, że Lando. Tak, no jest na pewno stygma, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, co się, jak ludzie postrzegają te buty, jakie doświadczenia z nimi mogą się wiązać, ale powiem ci tak, firma inwestowała dużo w nas, jeżeli chodzi nawet o pieniądze, wyjazdy. Pamiętam, że chyba byłem nawet na trzech wyjazdach, w tym chyba dwóch międzynarodowych z Lando. Byłem młodym gościem. Wiesz, nie wiem, czy na to zasłużyłem, czy nie, ale wydaje mi się, że sam sponsoring jakby przełożył się na mój progres w 100%. Pamiętam, że jeździłem w tym teamie z Krzyśkiem. Jak się nazywa ten Krzysiu, który zrobił Switch Frontside Flipa z czterech na Magbie? Bo mi to wyleciało z głowy. Sereczyński. Tak, z Krzyśkiem Sereczyńskim. No mega, mega pozytywnym gościem, którego dobrze wspominam. Który teraz mieszka w Warszawie, notabene. Swoją drogą słucha mojego podcastu, także możemy pozdrowić tutaj. Tak, o, super, fajnie. Tak, pozdrawiam go na pewno. No, ja się z nim tylko widzę, jak tylko mogę i rozmawiamy sobie często, bo on był na początku jazdy na deskorolce, kiedy się o nim dowiedziałem. Był trochę taką osobą, na której się może nie wzorowałem, ale którą podpatrywałem i był dużą inspiracją. Mimo tego, że wiesz, też były różne opinie o nim, o tym, przez kogo był sponsorowany i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest sprawa drugorzędna, dlatego świat tak działa. Czekaj, o czym mówiliśmy? No bo wiem, już Orlando. zapomniałem. Orlando, okej. Okay. Tak, dostałem od nich mega dużo butów. Słuchaj, same buty, dobrze mi się w nich jeździło, nie mogę narzekać. Jeżeli chodzi o wkładki, które miały, były beznadziejne. Musiałem je wymieniać na inne. Jak odkryłem footprinty, no to już zostałem przy footprintach, do dzisiaj w nich jeżdżę i mogę polecić każdemu. No, tak samo polecam. Tak, ale jeżeli chodzi o same buty, nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o dostawanie rzeczy na czas, jeżeli chodzi o kontakt z team managerem, jeżeli chodzi o to, co nam wysyłali, jaką komunikacja była w teamie, bardzo dobrze to wspominam, więc te wszystkie opinie, które mam przez lata wydostały się do internetu. Wydaje mi się, że po prostu to była taka spirala jednej bądź dwóch rzeczy, o których ludzie się dowiedzieli, a o tych dobrych rzeczach się nie mówiło, no bo wiadomo, o czym się mówi. To mówi się o złych rzeczach i te złe No, rzeczy wiadomo. osiągają jakąś tam sławę, nie? No No. więc szkoda, że się nie mówiło o tych dobrej stronie też. A też tutaj, o, teraz z tego, co widziałem, mieszkasz w Barcelonie. Tak, mieszkam obecnie w Barcelonie, w dzielnicy, która nazywa się El Clot. Mam 7 minut na piechotę do tego dużego kościoła, który może cię kojarzyć, Tak. który nazywa się Sagrada Familia. Tak. I poprzednio przez jakiś czas mieszkałeś też w Manchesterze. Nawet wydałeś przejazd niedawno. Tak. No Długo w tak, Manchesterze? stary. Długo, długo. Powiem ci, 6-7 lat w Manchesterze. To nieźle, to faktycznie. Tak, wyprowadziłem się z Polski po takim, powiedzmy, przesycie
i takim przeświadczeniu, że gdzieś tam na świecie mogę się czegoś nauczyć pod każdym względem. No i tylko na plus ten czas w Manchesterze. Więc tak, teraz mieszkam w Barcelonie i to jest kolejny etap, który traktuję jako samorozwój. No i już takie szukanie miejsca, gdzie mógłbym zostać na dłużej. Wiesz, już mogę wziąć pod uwagę kilka miejsc, w których mieszkałem bardzo długo. Zobaczcie, jak działa rząd, jak działa rynek, jak w ogóle to wszystko się prezentuje i zrobić sobie taką analizę w głowie, gdzie chciałbym mieszkać na stałe. Więc na razie tutaj na plus wychodzi, no na pewno Barcelona, chociaż z Warszawą jestem bardzo mocno związany, no i chciałbym mieć tam mieszkanie i może mieszkać, wiesz, pomiędzy dwoma państwami. I jak właśnie tutaj mówisz, porównując miasta, to chciałbym twoją opinię pod kątem deskorolki, bo już mówisz, że pod kątem życia sprawdzasz, ale pod kątem deskorolki trzy miasta, żebyś porównał. Warszawę, Manchester i Barcelonę. Jak twoim zdaniem to wszystko wygląda i czym to się różni? No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to możemy porównywać szczególnie na podstawie społeczności deskorolkowej. Jak ta społeczność, na ile jest na ciebie otwarta, na ile ta społeczność jest różnorodna, wiesz, na ile ludzie motywują cię do jazdy. No, ale to też zależy od tego, co ciebie motywuje do jazdy i jak ty to widzisz. To będzie mój punkt widzenia na pewno. Więc tak, Manchester, na deskę nie wychodzisz wtedy, kiedy chcesz wyjść na deskę, tylko wychodzisz wtedy, kiedy nie pada, bo ogólnie większość czasu pada, czyli 70% czasu będzie padało. Jak sobie wymyślisz, że chcesz wyjść na deskę tego dnia, no to nie wyjdziesz, więc po prostu musisz raczej czekać na tą pogodę. Tutaj to jest duży minus. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jest tak pół na pół z tą pogodą. Jeżeli chodzi o Barcelonę, no to właśnie wychodzisz na deskę wtedy, kiedy chcesz i nie musisz się martwić o tą pogodę zupełnie. To jest pierwsze porównanie. Drugie, jeżeli chodzi o społeczność samą. W Warszawie wydaje mi się, że społeczność jest bardzo różnorodna, jest dużo nowych miejsc. Wydaje mi się, że jak masz swoją ekipę, to się całkiem nieźle jeździ. No niestety duże miejsca są zamykane, które skupiają społeczność deskorolkową, taką jak Zimowy Narodowy, Blue City, które jednak tworzyły te nowe więzi. Nie wiem, jak wygląda scena obecnie, bo już tam nie mieszkam przez prawie 10 lat. Ale ogólnie nie śledzisz Warszawy teraz? Wiesz co, śledzę filmy Gotka, powiedzmy, śledzę montaże, które wychodzą, więc na tyle, co ja wiem o tym wszystkim. Jeżeli chodzi o... Tak, Warszawa jest dosyć różnorodna. Jeżeli chodzi o Manchester, wydaje mi się, że oni tam, żeby się w ogóle wkupić w tą ekipę, która stamtąd pochodzi i tam została urodzona, wiesz, takich Anglików z pochodzenia i tych ludzi, którzy jeżdżą ze skate shopami, nagrywają z nimi i są tam jakby, kontrolują tą scenę deskorolkową, to jest bardzo ciężkie, bo oni na początku traktują cię po prostu jako taką osobę, która tam przyjechała, no i nie wiem, czy oni sobie myślą, że ty zaraz stamtąd wrócisz, czy ty tam zostaniesz, czy w ogóle tak nie bardzo są otwarci na nowe znajomości, bo chcą pielęgnować tą taką scenę, jak to się mówi, organiczną. No, to jakby przyjazd kogoś może też być organiczny, ale chodzi mi o taką scenę natywną. I bardzo ciężko jest się wkupić w te takie szeregi, więc to dopiero przyszło po, powiedzmy, 3 latach no to długo. Jeżdżenia tam. Tak, no i takich kontaktach już z ludźmi, bo wiesz, od początku udało się mi poznać całkiem ciekawą ekipę przez gościa Michała Buszka, który tam mieszka, który na początku zaprosił mnie do siebie. W ogóle nie miałem pojęcia, że tam mieszka i wydaje mi się, że kilka dni przed przyjazdem miałem spać gdzieś tam w hotelu, motelu. Ktoś mi wysłał do niego kontakt. Ja się zapytałem, stary, to mogę u ciebie przez te kilka dni? On powiedział, tak, nie ma problemu, więc okazał się takim mega pomocnym, otwartym gościem, z którym później, wiesz, dużo mnie łączyło jeżdżąc na desce i nagraliśmy cały part z nim. To jest part, w którym każde ujęcie zostało nagrane przez niego. No wydaje mi się, że mega ciekawe, jak nagrywa. Im dłużej oglądam ten part, tym więcej widzę takich rzeczy, których nawet nie widziałem przy montażu, które on z tą kamerą wyczyniał. Wiesz, że takie, może powiedzmy, jak wylądowałem trik, przejście kamerą na jakiś tam angle, żeby to fajnie wyglądało. Więc tak, no, mega jestem zadowolony, że z nim to nagrałem.
On przedstawił mnie ludziom, z którymi tam już długo się trzymał. To jest dwóch takich braci, jednojajowych, z tego co wiem. Will Collins i Josh Collins. No, później, wiesz, cała reszta tych wszystkich Anglików. No, ale że oni też trzymali się trochę z tymi skate shopami, z Notem kupowali tam rzeczy, no to w miarę czasu, w miarę upływu czasu zaczęliśmy się przedstawiać i zaczęliśmy sobie jeździć razem. Ja też na początku mojego życia w Anglii skupiłem się bardzo na nauce języka i na pracy. Wydawało mi się, że to było bardzo ważne, żeby nie zaprzątać sobie głowy może czym innym, więc skupiłem się na tym w 100% i wydaje mi się, że przez 2 lata nie jeździłem tak dużo, jak jeździłem wcześniej w Polsce. Nie jeździłem tak dużo, jak na etapie, na którym to zostawiłem w Polsce. Więc to tam też, wiesz, było dużo czynników, które wchodziły do gry, bo wydaje mi się, że czasem jestem po prostu zbyt taki ambitny w tych różnych rzeczach, które próbuję i mogę zapominać o jakimś tam ekwilibrium. Więc tak. Później już się wkupisz w te szeregi, to później jest to bardziej produktywne i nagrywa się dużo materiału z tymi ludźmi i to jest taka społeczność bardzo hermetyczna, więc jeżeli tam chciałbyś pojeździć z tymi, którzy jeżdżą powiedzmy dla skate shopów i radzą sobie trochę lepiej na deskorolce, no to jest trochę dłuższa droga. Jeżeli jesteś takim normalnym gościem, nieznanym jak ja. Więc jeżeli chodzi o Barcelonę, no to deskorolka jest mega różnorodna, jest tyle ekip, że do dzisiaj rozpoznaję tylko kilku gości, cały czas jest fluktuacja, wiesz, ludzie się zmieniają, przyjeżdżają, odjeżdżają, więc to jest bardziej takie miejsce, w którym możesz liczyć na to, że zawsze będzie ktoś jeździł na deskorolce, zawsze będzie jakby miły, otwarty, przyjemny, możesz sobie z nim pogadać, ale nie masz tego przekonania, że na drugi dzień nie okaże się, że już go tutaj nie będzie, albo że on tylko przyjechał na tydzień na wakacje, więc jakby znalazłem taką ekipę ludzi, którzy mniej więcej przeszli taką historię jak ja, że przyjechali tutaj mieszkać, no i z nimi sobie jeżdżę, więc mam taką ekipę obecnie jednego gościa, który jest z Irlandii, jednego gościa, który jest z Belgii, jednego gościa, który jest z Ukrainy, i czasem przyjeżdżają ludzie właśnie z Polski, z którymi sobie tutaj jeździmy. Sporo ludzi z Irlandii, z którymi się poznałem przez tego ziomala. I kilku ludzi z Hiszpanów. Tylko znowu, wydaje mi się, że oni też są tacy protektywni, jeżeli chodzi o tą swoją natywną jakby deskorolkę, że często jeżdżą sami ze sobą. Jak się widzimy na spocie, to porozmawiamy, ale po tym, wiesz, nie ma zbyt dużej interakcji. Ale wydaje mi się, że może to też przyjść z czasem. Ja dopiero mieszkam rok tutaj. A to jest krótko. Tak. No, i co? Barcelona Part 2 się szykuje? Tak, już jestem w trakcie nagrywania. Tutaj akurat od razu o tym pomyślałem. Kupiłem kamerę i nagrywam. Mam już chyba takich 6 trików, które nie są odrzutami. Plus nagrywam ludzi, z którymi jeżdżę i tak, i na pewno wyjdzie part. Wydaje mi się, że chcę wydać, bo może nawet film, może taki montażo film pod koniec tego roku już będzie miał cały materiał, więc wydaje mi się, że zimą będę to montował. No tak, ale na pewno to jest coś, co zawsze mnie jakby pobudzało trochę do działania, to żeby coś nagrać ciekawie. No też można powiedzieć, dużo z Fachem nagrywałeś, nie? Z Fach też ci chyba przejazd nagrał. Z tego co pamiętam. Tak. I tutaj on mam mnie w ogóle. No pierwsze pytanie do pierwszego przejazdu. Pamiętam, że wyszedł i on był do kupienia na iTunes. I w tych czasach to raczej by nie przeszło, tak mi się wydaje. Wtedy jeszcze całkiem spoko, ale dlaczego akurat w ten sposób? Jak to był właśnie początek wrzucania takich przejazdów już na YouTube'a, pamiętam, Pirot wydawał też przejazd, a wy wrzuciliście na iTunes. I dlaczego akurat w ten sposób? Tak, stary, ale to był żart kompletnie, to był żart. Ale słuchaj, chodzi o to, że w ogóle wydaje mi się, że Sfach po pierwsze zaszczepił mnie tym, tą taką chęcią nagrywania różnych rzeczy, więc to jest też taka ciekawostka, na którą w ogóle wpadłem teraz, bo wcześniej jakby nie miałem w ogóle styczności z kamerą, nie miałem styczności z byciem przed kamerą, z byciem za kamerą. A jeżeli chodzi o ten part, iTunes part, to rzeczywiście był to iTunes part, który rzuciliśmy na YouTube'a, więc to był po prostu żart nawiązujący do prosów ze Stanów, którzy rzucają swoje party na YouTube'a, więc to była kompletnie taki żarcik.
Ale słuchaj, był wcześniej jeszcze jeden part. Przed tym to był part, który wydaje mi się, że trochę bardziej mi się podobał, też nagrany przez Swacha w 100%, który zaczynam tym Noli back switch backside heelem z 7, a kończę Wiem o jaki nie, przejazd chodzi już. Tak, a kończę nose 5-0, 3-6 shoved out pod rotundą w Warszawie. To już pamiętam, teraz sobie przypominam. I tak. Triczek, który pamiętam kiedyś próbowałeś, Noli frontside 360 flip z 7 na Witosie. Czy to siadło? Tak, ja go nazywam Noli 36 cup flip. Czy to siadło? No nie siadło akurat z tych schodów. Nie siadło. No, ale tego Witosa to też katowaliście. O Jezu, tam cały czas. Tak, słuchaj, bo nie wiem jak inni. Inni też chyba mieli całkiem dobry dojazd. Mi się wydaje, że to było takie strategiczne miejsce pomiędzy różnymi stronami Warszawy. Dlatego, że mogłeś dojechać sobie z Pragi na Rondo de Gaulle i Witos już był praktycznie tam. Ja dojeżdżałem z Muranowa autobusem i miałem 3 różne autobusy, więc rzucałem tylko plecak. Po przyjściu do domu brałem deskę i szedłem na Witosa. Szedłem na ten autobus tak naprawdę i zaraz byłem na Witosie. Z drugiej strony Warszawy druga strona to jest, jak to się nazywa, tam gdzie jest Natolin, Kabaty, Ursynów, o, powiedzmy, też można było dojechać całkiem nieźle autobusem. No i tak, to mi się wydaje, że poprzez to, że to miejsce było tak dobrze połączone, to każdy tam przyjeżdżał i ja tam rzeczywiście spędzałem całe dnie. No i w sumie to też pytanie od nagrywy, bo tutaj ze Swachem chyba najwięcej nagrywałeś. Ale też w Warszawie zawsze chyba dużo kamerzystów było. I tak. No nie wiem, czy wy się nie lubiliście, czy jak to było? My się bardzo lubiliśmy. Były takie epizody, w których mieliśmy jakieś sprzeczki, to na pewno, bo byliśmy dzieciakami. I ja pamiętam, że na początku nagrywałem sporo z Michałem Rajewskim, który teraz bardzo dobrze sobie radzi i nagrywa dla telewizji. Wydaje mi się, że dla Netflixa. Ostatnio chyba nagrywał ten film o Czarnobylu. Ale on cały czas nawet jeździ teraz na deskorolce. Pamiętam, że jak byłem w Warszawie rok temu, to też spotkaliśmy się na Wood Parku. Więc tak, no, mega fajnie, że sobie znalazł miejsce jakby w tej profesji, po tym jak nagrywał deskorolkę. To był tak, Michał Rajewski, Swach, kto tam jeszcze był i miał kamerę. Na pewno był podział na jakieś ekipy, bo była ta ekipa, która była bardziej związana z Nike Polska. I to jest w sumie ekipa, która nie dopuszcza do siebie każdego, tylko raczej ludzi, z którymi chce nagrywać i których widzi jako potencjalnie fit dla siebie. Więc wiesz, czy to jest dobrze, czy to jest źle, no to nie mi oceniać. Ale marka musi zachować jakiś tam swój wizerunek. Jeżeli chodzi o innych kamerzystów, nie mogę sobie teraz przypomnieć. A, Adam Suzin, na pewno, z którym też mam bardzo dobry kontakt ciągle, który też bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o nagrywanie i operowanie tą kamerą. Ostatnio pokazywał mi teledysk, który nagrał chyba z Williamem Farrellem dla jakiejś tam marki Chanel, powiedzmy. I wiesz, normalnie pojechał chyba do Miami, żeby to nagrać i dostaje za to niezłe pieniądze, więc bardzo mu kibicuję. Nice. A, i jeszcze w ogóle rozmawialiśmy o kamerzystach, to mi się przypomniały jeszcze dwie osoby stare, które są mega ważne, żeby o nich wspomnieć. Nie mam pojęcia, jakim cudem zapomniałem o tym, ale Długi, film Długiego przecież, w którym miałem przyjemność wystąpić w pierwszej części i potem w drugiej cały przejazd, który nagrałem z Długim. Wszyscy, wiesz, liczyliśmy na film Długiego 3, ale chyba to nigdy się nie wydarzy. No więc to był jeden z gości, z którym nagrywałem całkiem dużo. No i też Kuba Perzyna, któremu muszę bardzo podziękować za to, że któregoś dnia miałem przyjemność z nim nagrywać i przez to jakoś tam moja droga poszła trochę mocniej w stronę deskorolki. I później jeszcze nagrywaliśmy nie raz. Ale wiadomo, że on był zalatany swojego czasu, bo nagrywał z samymi najlepszymi, więc tak, mega dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o Kubę Perzynę Długiego i to tyle. A jeszcze chciałem cię zapytać, dlaczego na początku powiedziałeś, że moglibyśmy się nie, dlaczego się nie lubiliśmy?
Jakby skąd miałeś takie przeświadczenie? Znaczy, no tak, akurat już komuś też zadałem to pytanie, jeśli dobrze pamiętam, ziomalom z Krakowa, bo też tak jest, że tam jest paru kamerzystów, a tak jak właśnie mówiłeś, są ekipy i nikt nie wziął na przykład jednego kamerzystę, żeby nagrywał po prostu wszystkich, nie? Taki jeden wspólny film. I każdy się tak podzielił. I tak mnie akurat zaciekawiło, jak to też u was było. Tak, tutaj był, na pewno był podział, ale to bardziej, tak jak wspomniałem ci wcześniej, jeżeli chodzi o te marki, które już miały taką mocną dystrybucję, bardziej jeżeli chodzi o tych kamerzystów, którzy może nie pracowali pod żadną marką, to oni raczej nagrywali każdego, kogo uznali za dobry materiał, dobry styl i kto im pasował do całego kontekstu filmu, więc nie wydaje mi się, że tam było dużo jakiejś spiny. A jak już wspominałeś o Kubie, to też się ucieszy, że tutaj takie miłe słowa o nim mówisz, bo Kuba też słucha. Słucha, tak? A, tak. To mega. Wydaje mi się, że z Kubą w ogóle powinieneś zrobić taki rozszerzony wywiad, bo informacje, wiesz, jakim ją zarządza. No mało kto ma takie informacje, więc no No, mega ciekawy człowiek i fajnie się z nim rozmawia. już nawet sobie rozmawialiśmy, też już tutaj został zaproszony i też muszę do niego tylko napisać, kiedy ma czas, to od razu siadamy i pogadamy sobie. Tak, stary, zapytaj go, bo słyszałem plotkę, że pisze książkę o polskiej deskorolce i nie wiem, To czy to jest też prawda, czy nie. słyszałem, to właśnie ktoś kiedyś wspominał, nie wiem, skądś ekipa do nas do Torunia przyjechała i tylko nie pamiętam, czy z Bydgoszczy, czy skądś i właśnie oni mówili, że Kuba chce pisać książkę. Tak, więc ostatnia, jaką słyszałem, jest taka, że pisze, wiesz, i nic więcej, ale no, ciekawa sprawa. No to by było bardzo interesujące, nie? Tyle lat, on się siedzi w deskorolce. Tak, stary, ja ci mogę opowiedzieć jedną historię. Jak pierwszy raz go poznałem, to było na placu pod kolumną Zygmunta i pamiętam, że mieliśmy krótką rozmowę, w której podjęliśmy decyzję, że jedziemy nagrać trik, który się potem ukazał w infomagazyn. Ja byłem, wiesz, młodym gościem, moi rodzice nie mieli nie wiadomo ilu pieniędzy, nawet nie mieli samochodu wtedy, więc on mi mówi, że jedziemy. Ja mówię w ogóle super, ktoś mi powiedział, że wow, to ten Kuba Perzyna, bo ja nawet nie wiem, czy ja go znałem, stary, wtedy. No więc ja jadę zajarany, nawet nie tak bardzo zestresowany, dlatego że nie wiedziałem do końca, w co się pakuje. I on mi mówi, no to jedziemy, dawaj do samochodu. Podbijamy na parking, wiesz, wsiadam do jego Mitsubishi Eclipse. No i jestem w szoku, stary, nigdy nie jechałem takim samochodem. Jedziemy przez Warszawę. No, poczułem się wtedy jakby coś się zaczęło, wiesz, rozkręcać, jeżeli chodzi o tą deskę. No i to był też pierwszy taki moment, kiedy poczułem w ogóle takie deskorolkowe ego, o czym się w ogóle nie mówi, bo wcześniej jakby deskorolka była w 100% dla mnie jakimś tam fanem, taką zabawą, robieniem czymkolwiek. A w momencie, kiedy ja się zorientowałem, że ktoś chce oglądać to, co ja robię, ktoś w ogóle ma zajawę, żeby to nagrywać, żeby w ogóle na to patrzeć, no to chcąc czy nie chcąc, jesteśmy tylko ludźmi i wiesz, obudziło się we mnie takie małe ego, ale wydaje mi się, że dobrze to wykorzystałem, bo no bo z tego jakieś triki się urodziły później i to też nie jest tak, że wiesz, że było to dla mnie jakieś nie wiadomo jak niezdrowe czy tam stresujące, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to był pierwszy taki moment, w którym był taki shift mojego umysłu z zabawy do robienia czegoś, co potem wiem, że ktoś będzie oglądał i to mi nie dało takiej przyjemności z tego, że ktoś mnie ogląda, tylko to mi dało motywację i w sumie nadal mi daje do tego, żebym dawał 100% z siebie, wiesz, No, rozumiem. i żebym jednak nie wydawał może trików, które są jakieś tam stiktakowane, żebym robił to wszystko w 100%, bo no bo kreujesz jakby swój jakiś tam później styl, swój wizerunek i to cię też, wiesz, tak buduje wewnętrznie, jakby poprzez to jakby trochę się zmieniasz jako człowiek, no bo jednak próbujesz jedną rzecz, która chcesz, żeby siadła w taki, a nie inny sposób, czyli to taka determinacja i to w ogóle jak to wpływa na ciebie, no to jest ciekawy temat, ale to już taki temat poboczny. Jak tutaj właśnie mówisz o zrobieniu triku, też nagrywaniu, zbieraniu wszystkiego, to co sądzisz? Bo w sumie teraz pytanie tak naszło mnie, jak o tym opowiadasz. Co sądzisz o tym, że na przykład wiesz, ktoś nagra jakiś mocny trik
i od razu wrzuca to po prostu tam na Instagrama, czy nie wiem, czy jakiegoś TikToka, żeby po prostu, wiesz, wszyscy to zobaczyli. Mi się wydaje, że to może być i dobra, i zła strategia. To wszystko zależy od tego, kto cię, jakby kim jesteś, na jakim poziomie jesteś, kto chcesz, żeby cię zobaczył, kiedy chcesz, żeby ktoś cię zobaczył. To może po prostu Instagram to jest narzędzie. A czy ty masz jakąś karierę deskorolkową, czy robisz to dla zajawy, czy robisz to z ziomalami, to już jest rzecz, która potem zdefiniuje tą twoją akcję na tą całym Instagramie, więc nie można odpowiedzieć. Musiałbyś mi podać, wiesz, przykład człowieka X i wtedy możemy sobie to wszystko rozpisać i zanalizować. A Ale to by trzeba było teraz posiedzieć na Instagramie z godzinę. Tak, no Pewnie. dokładnie, więc nie ma tutaj takiej opinii jednoznacznej. No tak, nie wiesz, no nie mi to oceniać znowu. No. Zależy kto. Jeżeli chodzi o mnie, i zrobiłbym trik, który wrzucę do internetu, to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę nikogo to nie obchodzi już teraz, nie jeżdżę dla żadnych firm, robię to tylko dla siebie i robię to tylko dla własnej przyjemności i tyle. No bo w zasadzie po tym ostatnim przejeździe to tak samo, ani nie wrzucałeś żadnych trików na Instagrama, ani w sumie tak z zapowiedzi chyba też żadnej większej nie było. Także Tak, nie było. przejazd wyszedł po prostu tak o nagle i wjechało konkretnie. Tak, to jest w ogóle przejazd, który wydaje mi się, że już go będzie ciężko mi przebić, wiesz, z moim wiekiem i z tym, co mogę, czego nie mogę na desce, ale tak, no jestem mega szczęśliwy, że udało się to nagrać z Michałem, udało się wydać przez Veiga i że, no, że będzie to wisiało w internecie i przypominało mi, wiesz, w przyszłości, jak sobie radziłem kiedyś. No, wspominki dobre. Tak, no. Detektyw Deck. Skąd w ogóle pomysł i o co chodzi tutaj? Czy to też w No sumie tak, traktujesz jako podcast? tak, no i tak, i nie. To wiesz, pamiętasz, kiedyś był Dixon Show. Był Dixon Show. Wydaje mi się, że to po prostu wyszło jako przedłużenie takiego Dixon Show, ale z kimś, kto ma dużą wiedzę na temat deskorolki w ogóle w Warszawie, który prowadzi swoją firmę, który jest związany ze skate shopem, mówię tutaj o Jagodzie, który ze mną to prowadzi, o JJ-u, który ma firmę Kush Riders. I przyjechali ekipą z Kabat do Barcelony, usiedliśmy sobie tutaj, doszliśmy do wniosku, że to jest dobry pomysł. Akurat był z nami gość, którego poznałem i z którym bardzo dobrze mi się rozmawia i kolaboruje teraz, Pecyniusz, który okazało się, że ma w ogóle dużo expa w montowaniu, ma kamery, pracuje w ogóle z kamerami, więc on nam w tym pomaga maksymalnie i jakoś to udaje się zrobić. Wiesz, jak kiedyś to robiłem takie rzeczy sam, jak byłem trochę młodszy, ale nigdy no, nie robiłem tego w jakiś sposób tam bardziej profesjonalny i w pewnym momencie też ta zajawa trochę przygasa, jeżeli nie ma ludzi, którzy chcą to z tobą robić. No a tutaj udało się znaleźć taką grupkę ludzi, którzy chcą to robić razem, więc nazwaliśmy to Detective Deck i opisujemy różne ciekawe rzeczy, które się dzieją w deskorolce, od tego, ile firmy napojów energetycznych płacą skatom za reklamy, po jakieś takie śmieszniejsze rzeczy, jak dewastacja śmietnika poprzez jakiegoś team ridera, teamu deskorolkowego w Stanach i co się później dzieje z tym śmietnikiem i czy to była dewastacja, czy to jest po prostu deskorolka uliczna i trzeba na to przymknąć oko. Więc tak, takie tematy, o których raczej ludzie nie rozmawiają, a można sobie o nich w spokoju z uśmiechem na buzi posłuchać. No, muszę tam jeszcze więcej sprawdzić, bo chyba z dwa filmy obejrzałem, tak mi się wydaje. Także i też co będę uważasz? śledził. Nie no, zajawa. Akurat ze świetnikiem słuchałem. A, no właśnie, No. więc tak. No to jest ciekawe, prawda? No bo nigdy nie wiemy, jaka jest perspektywa osoby, wiesz, którą nie jesteśmy. My jeździmy na tej deskorolce, ale są ludzie wokół nas i wydaje mi się, że po tylu latach jazdy na deskorolce to jest w ogóle mega ciekawe spróbować wejść w głowę kogoś takiego, kto nas ogląda z boku, nie? I co on sobie o tym myśli, jak ludzie nas postrzegają. No i
Też dużo ludzi, nawet doświadczyłem tego w Anglii, współpracuję z ratuszem, z miastem, więc no, potrzebna jest taka wyższa świadomość. Tak samo Grzegorz Gądek w Warszawie, skwer sportów miejskich, też gościu, z którym mam bardzo dobry kontakt i który nas często update'uje o tym, co się dzieje w Warszawie i w całej Polsce tak naprawdę. I tacy ludzie są potrzebni. Jak już tutaj wspominaliśmy o dewastacji śmietnika i o nagrywaniu, to przez te wszystkie lata twojego nagrywania, czy pamiętasz jakieś takie akcje podczas właśnie nagryw na streetie, co zapadło ci w pamięć? Nie wiem, jakiś taki przypał czy coś? No, pamiętasz takie rzeczy? Właśnie myślę. Pamiętam, że raz mnie klepali, znaczy przeszukali na Pałacu Kultury. I to było takie przeszukanie, którego doświadczyłem pierwszy raz, bo wiesz, wsiedli mnie do samochodu, przeszukali skarpetki, nogi, nogawki, wszystko. Na szczęście nic nie miałem przy sobie. Dostałem kilka mandatów. Nie, nigdy nic takiego mocniej niebezpiecznego. Próbuję sobie teraz przypomnieć. Pamiętam tylko, że sytuacja, która nie była związana w ogóle z próbą żadnego triku i muszę teraz podziękować temu człowiekowi tutaj na wizji na pewno, to jest Paweł Szymaszek, który uratował mnie przed śmiercią, bo sytuacja wyglądała co się następująco. dzieje? Co ja słucham? Sytuacja wyglądała następująco, stary. Byłem, wiesz, młodym, 15 lat powiedzmy, 16 lat. Jeżdżę na deskorolce cały dzień, upał, wiesz, próbuję przejść przez ulicę. Jesteśmy w Warszawie, nie wiem, czy kojarzysz ten punkt, gdzie jest smyk. Tak. To jest chyba też I tam jakoś jest takie blisko, nie? skrzyżowanie. Pałacu Kultury. Tak, relatywnie blisko, tak. I tam jest skrzyżowanie z ulicą Kruczą, czy tam Złotą, czy tam Czarną, już nie pamiętam, ale coś takiego. I tam jest, są szyny, tory tramwajowe, ulica chyba trzypasmowa z każdej strony, więc dosyć duża. My oczywiście próbujemy przejść na czerwonym świetle, jak to skejci. Ja już chcę iść, nie wiem, co miałem w głowie, nie wiem, na co patrzyłem. Chyba patrzyłem na KFC, które było po drugiej stronie ulicy, ale próbuję iść, a Szymon wyciąga rękę przede mnie. I dosłownie centymetr przede mną przejeżdża rozpędzony bus, taki bus, autobus międzymiastowy. Jak tylko poczułem to na moich włosach, jak mi przeleciał przed twarzą. No i to była jedna z sytuacji, w których ktoś mi uratował życie. Dwa razy miałem taką sytuację w życiu, ale ta druga w ogóle jest niezwiązana z Teską, więc możemy sobie to odpuścić. Więc dzięki, Szymon. Dobrze, że cię uratował, to chociaż mam tutaj co słuchać i wszyscy mamy Tak. co do posłuchania historii ciekawych. Chociaż part wydałem, więc. No. No, Nie, no na jeszcze coś to wiedzie się. pewnie. Jeszcze jeden w tym roku, jak mówisz, w Barcelonie teraz się dzieje u ciebie. Tak, no jestem bardzo zadowolony z tego, co tu się dzieje. W ogóle chciałem sobie wypisać kilka rzeczy na potrzeby twojego programu, które mogą ludzi zaciekawić z plusów i minusów mieszkania w Barcelonie. Ale nie znalazłem tak dużo ciekawych rzeczy, chociaż znalazłem kilka ciekawych. Na przykład plus mieszkania w Barcelonie jest taki, że nie ma tutaj żuli w autobusach. Nie ma żuli w tramwajach, nie ma żuli w autobusach. Żul w metrze zdarza się trochę częściej, ale i tak ich praktycznie nie ma. Bardziej tacy bezdomni, ale oni, wiadomo, nie wydzielają takiego nieprzyjemnego zapachu, jak taki prawdziwy żul z krwi i kości. No i tak naprawdę tak bardzo ci nie przeszkadzają. Minus to jest to, że jest tu bardzo dużo kradzieży tych właśnie ludzi bezdomnych, którzy no, udają jakby normalne społeczeństwo i bardzo często, wiesz, ocierają się o ciebie w tłumie i próbują coś ci tam zrabować. Bardzo tania opieka zdrowotna, relatywnie w porównaniu do Polski. Rozmawiałem o tym ze swoją mamą, która wykupiła sobie pakiet opieki zdrowotnej w Polsce. Ja jej powiedziałem, ile to kosztuje tu, jakie mamy benefity, ile dopłacamy, ile nie dopłacamy. Okazało się, że mamy taki sam poziom, a w Polsce płaci się dużo więcej za coś takiego i już byłem tutaj kilka razy w szpitalu, byłem u lekarza, zero problemu, wszystko działa bardzo dobrze, więc mogę to polecić. Dlatego, że niektórzy ludzie mówią, że ta publiczna opieka zdrowotna tutaj jest ciężka do osiągnięcia, jak się tutaj mieszka na początku, no a później jak ją się osiągnie, to wiadomo, są kolejki, tak jak na całym świecie. No. No i minus, bardzo ważny minus dla mnie, bo jestem fanem chleba. Nie ma tutaj chleba na zakwasie,
albo jest bardzo ograniczony dostęp do chleba na zakwasie, więc to jest no, mega duży minus. Są takie chleby po prostu, wiesz, jak możesz sobie wyobrazić takie chleby, może nie bez smaku, ale bez tej tekstury. No, rozumiem. Wiesz, bez tej ciężkości, tej tekstury i, no, i przez to stary kuleje tutaj moje kubki smakowe. Nie są zadowolone. No. Czyli jakby na przykład teraz, o, bym spakował ekipę i byśmy chcieli wpadać, to nie ma problemu ustawić się z tobą. Tak, tak, jasne. Ja jeżdżę. Jeżdżę cały czas, przynajmniej 3 dni w tygodniu. Wychodzę na dechę, zawsze z kamerą, zawsze gotowy do nagrywania, zawsze po desce idę sobie zjeść lokalne jedzenie, które tutaj mogę polecić. Także tak, na 100%. No, także może się uda paść, pogadamy jeszcze na żywo. No pewnie, pewnie, pewnie. I no tak, a co, skończyły ci się pytania już? Nie, mam jeszcze tutaj, ale mam już końcówka, bo z tego co pamiętam, to też tobie się śpieszy. I do 7 spokojnie. No, nawet także możemy kilka minut po. No. To, nie, to akurat się wyrobimy. Jeśli chodzi jeszcze o polską scenę, to no przez ten czas, co już w Polsce nie mieszkasz, pojawiło się dużo osób i pewnie też widziałeś gdzieś na Instagramie lub nie wiem, no na pewno ci się wielu pokazało, to czy byś kogoś polecił? Kogoś takiego młodego i wart sprawdzania? Kurczę, na pewno bym polecił kogoś, tylko że ja bardzo lubię dawać porady, mimo tego, że nie powinienem dawać porad i pewnie te porady nikomu nie pomagają, ale mam tutaj kilka rzeczy, które chciałem powiedzieć właśnie o tych nowych twarzach w deskorolce. Na pewno tak, na pewno Jean ma mega dobrą stylówę, tylko z tego, co słyszałem, jest gościem, który spędza dużo czasu na skateparku. No i też no nie można zapominać, że z tego są jakieś tam pieniądze i to też mu jakoś tam pomaga wspierać, wchodzić na te wyższe szczeble w deskorolce, więc no nie wiem, czy można go obwiniać, czy nie, ale chciałbym zobaczyć jego street part, bo wydaje mi się, że jest w wieku, który mógłby taki konkretny part nagrać. Tak samo w Filip Szalak, wiem, że nagrał street part już wcześniej, ale zobaczyć od niego nowy part co roku, bo wydaje mi się, że on teraz wszedł na taki level już na pewno europejski. Poza tym, kto tam jest? Chyba musiałbyś mi podpowiedzieć, wiesz, bo nie śledzę tego tak mocno. No jest teraz z Poznania Johnny Pacyna, pewnie też gdzieś mignął. Tak, tak, też tak, właśnie dokładnie. Nawet wydał przejazd pod koniec tamtego roku. No i tak, przejazd wydał też przejazd, biegł no konkretnie. Tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle taki fenomen. Wyskoczył powiedzmy, no nie wiem, czy znikąd, czy on tam jeździł po prostu z podobną ekipą do siebie, ale gość ze sporym popem, z dobrymi trikami. Widziałem jakieś triki, widziałem jakieś filmy, na których pokazuje swoją łydkę i nazywają tą łydkę brazylijską łydką, więc wydaje mi się, że, no, że wszystko zawdzięcza tym swoim łydkom, ale czy to jest łydka... Czy to jest łydka naturalna, czy on chodzi na siłownię, nie mam pojęcia. Już abstrahując od tego wszystkiego, ma bardzo, bardzo ciekawy styl i chciałem zobaczyć więcej od niego. Tak, tak, to na właśnie pewno. Nie wiem, na ile on, właśnie wiesz, ile on ma lat? Nawet nie mam pojęcia, w jakim jest wieku. 22 chyba? 23? Coś takiego. Tak właśnie mi się wydaje, że ta trójka, o której mówiłeś, to są chyba w podobnym wieku. Okej, okay, tak. I słuchaj, i jest też jedna dziewczyna całkiem młoda, która wpada na KBT. Pamiętam, że jak tutaj przyjeżdżam zawsze do Polski, to jadę się spotkać z JJ-em, jeździmy sobie na KBT, to jest ten koleś, z którym nagrywamy Detective Deck i tam wpada taka młodsza dziewczyna, nie wiem, czy nie była nawet z rodzicem, która ma całkiem niezły styl, tylko kompletnie nie pamiętam, jak się nazywa, więc no, może to kiedyś odkryjemy, a może Nelly kiedyś... Zarzycka? Nie wydaje mi się, wiesz, bo Nelly spotkałem na Wood Parku, ale nie wydaje mi się. Nie, 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 to jest inna osoba, to jest inna osoba. No jest jeszcze Ania Kulik, no ale Ania to też już chyba 20 plus. Tak, za nią rozmawiałem od razu, miała tą samą kontuzję co ja, czyli zerwane więzadło krzyżowe w kolanie, więc no co, no, życzymy powrotu do zdrowia. No, to też słaba akcja.
No, bo teraz chyba się rehabilituję, właśnie powoli wracam do deskorolki. Chwilę zamieniłem z nią kilka zdań w SH, jak wbiłem. I kto jeszcze? Wiesz co, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie śledzę tego jakoś tak mocno. Raczej skupiam się na tutaj lokalnie. Czyli najbardziej czekać teraz na przejazd Żana. Chciałbym, tak. Chciałbym, żeby wydał streetowy part. Nagrany z kimś z Warszawy. Najfajniej by było, gdyby, wiesz, połączył siły z Kubą Perzyną, ale wiem, że też Kuba ma swoje rzeczy, ma swoje problemy. Godek. No, wydaje mi się, że to by była osoba, z którą dobrze było zobaczyć taką kolaborację, ale tak jak rozmawiałem z Godkiem, no ciężko może być złapać Żana, no bo ma inne priorytety obecnie. I w sumie teraz już mi chyba dwa tylko pytania zostały. Pierwsze to jest takie, co tutaj jest. Opinie bardzo lubię słuchać, bo są podzielone strasznie. Jakie jest twoje podejście do deskorolki na olimpiadzie? Do deskorolki na olimpiadzie. Jakie jest moje podejście? Powiem ci tak. Moje podejście do deskorolki na olimpiadzie jest takie jak jazda na deskorolce w kasku i w ochraniaczach. Czyli to jest naturalna kolej rzeczy, ale ja tego nie robię. I jeżeli by się okazało, że kiedyś że moglibyśmy cofnąć czas i mógłbym brać udział w olimpiadzie, to też wydaje mi się, że nie byłbym osobą, która by powiedziała, że nie biorę udziału w olimpiadzie, tylko dlatego, że jestem streetowym zajawkowiczem i nie lubię takiej formy pokazywania deskorolki. Więc wydaje mi się, że to wszystko zależy od kontekstu, to ma swoje miejsce w przyrodzie, akceptuję to, ale też nie oglądałem tego, tak jak oglądam niektóre zawody, bo lubię tampę. Potrafię siedzieć godzinami, oglądać tampę i tych nowych upcomersów, te nowe twarze, różne stylówy z całego świata. No ma to swoje miejsce i tyle. A co z tego będzie, no to czas pokaże. No dobra, jeszcze jedno tutaj do tego dorzucę pytanie. Jakie jest twoje podejście do szkółek deskorolkowych? Bo w Polsce jest ich pełno. Nie wiem, jak tam w Barcelonie to wygląda, ale tutaj też mnie ciekawi twoje podejście do tego. Stary. I akurat nie wiem, czy moja opinia coś wniesie, ale może tak, bo miałem szkółkę deskorolki w Warszawie. Wiesz, założyłem jedną szkółkę deskorolki w Warszawie ze znajomym Borysem. I zrobiliśmy to na zasadzie takiej, że zadzwoniłem do wszystkich moich znajomych albo napisałem im wiadomość. Każdy był w innej dzielnicy i powiedziałem im tak. Ja będę szukał dla was klientów, my się będziemy ogłaszać. Jak znajdę ci klienta, robisz z nim godzinę, dostajesz jakiś tam procent z tego, dosyć spory, my dostajemy mały procent jako firma i tak to działa. I to rzeczywiście działało przez chwilę. To było dla pieniędzy. Zrobiliśmy to dla pieniędzy. Myśleliśmy, że połączenie zajawy na deskorolkę z robieniem jakichś tam pieniędzy może przynieść satysfakcję, no ale nie przyniosło tej satysfakcji, więc zostawiłem to. Wyjechałem wtedy do Anglii, pamiętam w tym punkcie. A szkółki deskorolki wydaje mi się, że też mają swoje miejsce. Na pewno nie jestem przeciwko, jeżeli tylko prowadzą to osoby, które potrafią nakierować taką młodą osobę na jakiś tam dalszy rozwój. Tak, no. Wydaje mi się, że to, że istnieją, to nie jest nic złego. Czyli bardzo dobrze. No I ogólnie, no. ogólnie, to ogólnie tak, najlepiej ogólnie, żeby, wiesz co, ja nigdy nie poszedłem do szkoły deskorolki, więc najlepiej wychować się w tak zwanej dżungli, jak to się mówi, betonowej dżungli, jeżdżąc na deskorolce, ale gdybym poszedł, wiesz, to też nie narzekałbym na to. Wydaje mi się, że sporo osób w ogóle ze Skandynawii, gdzie tam są całe szkoły deskorolkowe, w ogóle przeszła przez całe takie szkółki, powiedzmy, które później zamieniają się w uniwersytety deskorolkowe. Tak, właśnie też to I widziałem. tak, jedną z tych osób jest ten koleś, który jeździ dla Grąza.
Wiesz co, nie pamiętam jego imienia w tym momencie, no ale jeździ. Gdybyś nie wiedział, że poszedł do szkoły deskorolkowej, to nie miałbyś o tym pojęcia, No. więc ma to swoje miejsce, no, na bank. I teraz pytanie, co aż nie mogę się doczekać odpowiedzi. Kogo byś chciał tutaj usłyszeć? Dawaj. Z kim rozmowę przeprowadzić? Możesz wymienić No, pełno osób, jak chcesz. Na pewno ze Sfachem, tylko Sfacha jest... Teraz złapać Sfacha to tak jak złapać legendarnego Pokemona. No nie skontaktujesz się teraz ze Sfachem albo nie... No, chyba, że to się zmieniło, mam nadzieję, bo chciałem usłyszeć, co ma do powiedzenia po tylu latach, więc to był na pewno ciekawy wywiad. Z kim jeszcze? A że tak jeszcze ci przerwę, no to, no to nie będę ukrywał, no ale to nasze pokolenie, że już tak powiem, ten 2000 chyba 9 rok, jeśli dobrze pamiętam, ten 09-10, no to z Idoskate to mogę mówić, że mnie wychowało w jakimś stopniu. No tak, więc stary, dostaję do dzisiaj wiadomości od ludzi, którzy teraz się wybijają w świecie deskorolki i właśnie mówią, że kiedyś oglądały I Do Skate. I to było coś takiego, wiesz co, to była bardziej taka soap opera połączona z deskorolką, która po prostu sprawiała, że wiesz, kogo oglądasz, że to są, że to jakby to ma charakter, że to są, i to nieważne, jaki to ma charakter, stary. To też na pewno miało jakiś tam zakres tego, że cię kształtowało jako człowieka. Może w złą stronę, może w dobrą stronę, ale na pewno tworzyło to jakąś tam jakieś takie society, ludzi, którzy o sobie wiedzieli. Najgorsze jest w deskorolce oglądanie partu i jakby nie wiesz nic o tym człowieku. Nie ma żadnego intra, kompletnie, jakby tylko same suche triki. Wiesz, to może być fajne estetycznie, ale to ci nie zapada w pamięć i to nie tworzy jakiejś takiej większej sylwetki w twojej głowie, jakichś tam oczekiwań, w ogóle całej historii. I to jest piękne w deskorolce, moim zdaniem, umiejętność pokazania charakteru tych osób, pokazania vibe'u, tak jak Bakery pokazywały zawsze, Baker 3, w którym było praktycznie tyle wstawek, ile trików, że tak o tym myślę. A w sumie fajnie, fajnie takie podejście masz do przejazdu tego, no nie pomyślałem o tym. No, ciekawe. Tak, bo nie myślisz o tym, ale to jest na levelu, wiesz, podświadomym. I później znasz tą osobę i powiedzmy, że ona nawet nie jeździ tak dobrze, stary. Nawet te triki, które robi, nie sprawiłyby ci tyle fanu, jak oglądanie trików innej osoby, ale obejrzysz tą osobę dlatego, że znasz ją jako osobę, jako sylwetkę i po prostu chcesz zobaczyć, co tam się wydarzy w międzyczasie. I to jest bardziej naturalne, no bo zawody to, bo deskorolka to nie są żadne zawody, to nie jest lepszy trik, wygrywa. To jest bardziej styl, a styl to jest nie tylko styl jazdy, to jest też styl jaki jesteś. No pewnie. No dobra, to jeszcze kogo byś chciał tutaj usłyszeć? Poczekaj, daj mi wejść na Instagrama, zobaczę kogo followuję. Bo ja mam pamięć. No ze Sfachem, nie będę ukrywał, to napisałem do niego, ale to było w wakacje chyba jakoś, coś I co ci takiego. Odpisał? Nie, to mi napisał ogólnie, że jest chętny, nie? Ale później trochę kontakt nam się urwał. Także... Kurczę, to było niesamowite, jakby no. Był chętny. To było stary, wiesz co by mi się wydawało, że powinieneś zrobić? Jeżeli No. Wychowałeś się na I Do Skate i wiesz, że dużo osób wychowało się na I Do Skate i teraz widzimy, że osoby cały czas pamiętają o tym I Do Skate, mi się wydaje, że powinieneś, ja na pewno bym się na to pisał, zebrać całą ekipę I Do Skate, która jeździła wtedy ze Sfachem i nagrywała, i żebyśmy zrobili sobie taki panel i przeszli przez ciekawe pytania, które przygotujesz, przez filmy, które przygotujesz, przez rzeczy, które nigdy nie zostały wyjaśnione, o których nigdy się nie powiedziało, i żeby to był panel taki, którego ty jesteś hostem, a pod tobą są wszystkie te osoby, powiedzmy sześć osób, tak żeby to miało sens, razem ze Sfachem i rozmawiamy o czasach I Do Skate, stary, to mi się wydaje, że to było mega ciekawe faktycznie. I to była na pewno dobra pamiątka na przyszłość, No to która nie, tak to... zamyka i klamruje całą epokę i ideę tego, czym było I Do. No, no to nie, no to trzeba działać, to dziękuję bardzo za pomysł. Słuchaj, miałeś wywiad z Buszkiem, Nie. Michałem Buśko? Nie. To jest koleś, który się przeprowadził do Anglii lata temu.
więcej niż 10 lat temu. Jest kamerzystą, jest Polakiem. Ale on z Płocka chyba jest ogólnie, nie? Tak. Bo tak, ja tak, pamiętam, tak. że byłem w Płocku, to właśnie chłopaki o nim wspominali. Tak. I wiesz, doszedł do tego levelu, że teraz w Anglii jest, wiesz, na ty z właścicielami skate shopów i dla nich nagrywa edity. Także z nimi się kręci, dla nich nagrywa edity, więc insight, który on by miał i co on może powiedzieć o deskorolce, on nie tylko jest kamerzystą i, wiesz, fanem deski, on jest w ogóle też takim trochę freakiem deskorolkowym, kupuje wszystkie filmy, jakie tylko wychodzą, kupuje, stary, nigdy nie ściąga. No jest gościem, który ma mega dużo do powiedzenia i zawsze wie jakby o tym, bo się jara i ogląda i słucha. Więc to był gość, który by ci powiedział więcej niż możesz się spodziewać. To już sobie Miałem zapisuję jeszcze do listy. Tak, tak. No Michał Buszek 100%, on z fachu wspomniałem. Miałem jeszcze jedną osobę na myśli, ale nawet powiedzmy nawet z Krzysiem Sereczyńskim. Z Krzysiem Coś mam nawet takiego może. kontakt dobry, także też Tak, już sobie o coś tym takiego. pomyślałem. Ja bym chciał usłyszeć wszystko o sponsoringu Kropa, jeżeli chodzi o Krzyśka Sereczyńskiego. O tym Wszystko. samym pomyślałem. I sumy, które dostawał i to, jak to powstało i na pewno historię o tym, jak skoczył, wiesz, Switch from Side Flipa na Magwie. No to są tak ciekawe rzeczy, które nie zostały nigdy powiedziane, a ten Switch from Side Flip na Magwie, po pierwsze, to jest trik, którego nikt nie przebije, po drugie już nie ma czterech klocy, chyba że zrobią taki, wiesz, event back to the streets, back to the spot, czy cokolwiek, że zbudują na nowo ten czwarty klocek, co już chyba raz zrobili, ale to i tak nie będzie miał, to nie, tak nie, nie będzie tak to samo. Wydaje mi się, że on zrobił jeden z trików, którego nie da się przebić, może ktoś go przebije, ale na razie jest to trik, który jest, wiesz, na samej górze po prostu trików, które zostały zrobione w polskiej deskorolce. Jak tyle? Trójka? No bo Wiesz Kuba co? też wiadomo, to nawet tutaj jest na liście już od dawna. Tak, no na pewno miałem wspomnieć o kimś jeszcze. Właśnie przeglądam, czekaj. O kim ja tam miałem powiedzieć? Ale to jest z Warszawy? Wiesz co, nie mam pojęcia. Bo nie mam pojęcia, o kim myślałem. Bo ja tak mam, że właśnie tutaj tak się to mówi, że ja mam pamięć ryby. Że mi, wiesz, te myśli wchodzą i wychodzą z głowy. To jak sobie Ale. przypomnę, to mi tam piszesz i ja wtedy Tak, to ci napiszę. postaram się ogarnąć to wszystko. No tak. Jak masz jeszcze jakieś pytania, to wal. W sumie I tyle. Tyle chyba już. I tak już mamy tutaj ponad godzinkę rozmowy. Jak ja sobie ogarnę, Kamu. to trochę krócej będzie pewnie. Co? Mam nadzieję, że wszystko się zapisało. Nie, no wszystko się Podsyłaj zapisuje. linki. No Będziemy będę. udostępniać i. Po weekendzie będę ogarniał, także na spokojnie. No i co, z mojej strony no chciałem ci podziękować, że znalazłeś trochę czasu i tak sobie myślę teraz, że będzie to dla mnie taka miła niespodzianka, kurczę, jak będę chciał tego przesłuchać, jak już będę stary, będę miał problemy z pamięcią, trochę zwarzywiony i wypadnie mi to z głowy, że zrobiliśmy ten wywiad i nagle zobaczę, że jest, no i to mi na pewno mnie rozweseli, stary, Ja więc no mega się jaram. Ja na sam koniec od siebie tylko dodam, że ja się cieszę bardzo, że przyjąłeś tutaj zaproszenie na rozmowę, bo no to trochę zabrzmi pewnie, jakbym chciał się przypucować, ale jeśli chodzi właśnie o te czasy, jak już wspominałem, 2009-2010 i iDoSkate, no to po prostu większość oglądałem dla ciebie, nie? Aha, dzięki stary. Nie, no, Byłem miło to ogromnym słyszeć. I ja w fanem. ogóle. Ja w ogóle to był taki etap, w którym w ogóle odkryłem to, że ja lubię być przed tą kamerą, stary. Nie wiadomo, nieważne, co robiłem przed tą kamerą, czy robiłem jakieś kompletne głupoty, czy nie. Wydaje mi się, że to jest najlepsza pamiątka, jaką możesz mieć w życiu, żeby zrobić coś z ziomalami, użyć do tego kamery, nagrać, zmontować to i żeby to później leżało na przyszłość. Bo to nie jest tak, że sobie to obejrzysz w trakcie, kiedy to wyjdzie, tylko później będziesz to oglądał przez lata, inni ludzie będą mogli to zobaczyć. No i możesz tak naprawdę stworzyć jakąś taką społeczność, z którą się utożsamiasz. Więc, No. więc jakby dzięki temu to też stworzyło to i jestem mega wdzięczny Swachowi. I dopiero teraz, po latach, doceniam to, jak dużo Swach poświęcał swojego czasu, swoich jakichś tam
myśli, pomysłów na to, żeby to wszystko tak nagrać, zmontować, stary, żeby wrzucać newsy na Idu Skate. Pomyśl, ile on musiał na to czasu tracić, a mimo tego wydaje mi się, że on chyba gdzieś też jeszcze pracował w międzyczasie. Wiesz, trochę na pewno się utrzymywał z tego Idu Skate, kiedy można było, ale to nie udało się tego zmonetyzować tak w 100%, tak jak zrobiłem z nim wywiad w tym ostatnim odcinku Dixon Show, który został zdjęty z YouTube'a, ale jest jeszcze na Facebooku, jakby ktoś chciał zobaczyć na stronie, na fanpage'u Dixon Show. No to nie dało się tego zmonetyzować i dlatego przestał to robić, no to, bo rzeczywiście no, trzeba jakoś żyć, ale no. Tym bardziej ten wywiad z nim by był ciekawy i ten taki panel Idu Skate'owy, jeżeli rzeczywiście właśnie byłeś, wiesz, into it, to ja też jestem w 100% za tym, żeby to nagrać, no i mega mi miło. Ja dziękuję bardzo, Dixon, za rozmowę. Dzięki. I będę się starał tutaj wszystkich zapraszać, co wymieniłeś. Tak. A jak tam się przypomni, to daj znać. Jak masz 100%, jeszcze... Dam ci znać. Chcesz kogoś pozdrowić? Słuchaj, czy ja chcę kogoś pozdrowić? Za dużo osób jest w moim życiu, o których mógłbym zapomnieć, więc chciałem po prostu pozdrowić wszystkich i dawajcie znać, jak będziecie wpadać do Barcelony, chętnie wam pokażę, gdzie warto pójść, gdzie warto pojeździć. Na razie pracuję tutaj nad swoimi projektami, uczę się niektórych rzeczy, więc no, za dużo do powiedzenia o tym nie mam. Ale tak, pozdrawiam wszystkich zajawkowiczy do Skorolki. I dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dzięki. Ciepłej Dzięki. Barcelonie. Yo. Nagrywaj. I dziękuję bardzo za rozmowę. I dzięki bardzo, że słuchaliście tego. Dzięki serdecznie. Yo.